Jesteśmy, proszę Państwa, już w programie po 11. Czas płynie nieubłaganie, to ma do siebie. A że dzień taki troszeczkę rozleniwiający, bo i świąteczny, to można sobie na różne tematy porozmawiać, nawet z przymrużeniem oka, ale pewnie dla niektórych samych żołnierzy jest to niezwykle istotne. Ponoć szef MON-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, ma podpisać rozporządzenie, zgodnie z którym żołnierze będą mogli nosić brodę, plus do tego wszystkiego jeszcze w miejscach odkrytych mieć tatuaże. Co Państwo na to? Zaczynamy od pani Klaudii. No i jakby tutaj dochodzimy do sedna, czym się zajmuje obecna władza i obecny rząd. Zamiast właśnie tutaj stawiać na obronność i o tym rozmawiać i o tym, żeby bezpieczni byli i Polacy, ale też żołnierze na granicy, tutaj zajmujemy się takimi troszkę tematami zastępczymi. No to nie powinno tak to wyglądać i jakby sprawa wyglądu żołnierzy powinna być w ich gestii zupełnie, a nie powinni się zajmować tym politycy. Krótko, zwięźle w żołnierskich słowach. Coś pani jeszcze doda? Nie, dziękuję. To wszystko na ten temat. A jeżeli mogłabym tylko zaznaczyć, bo pan mówił, że jakby będziemy rozmawiać na tematy bieżące, to chciałabym poruszyć później temat alienacji rodzicielskiej, jeżeli możemy do tego nawiązać. Jeszcze raz, jaki temat? Alienacji rodzicielskiej. Alienacja rodzicielska. Proszę państwa, to dobry temat, ale obawiam się, że dzisiaj nie, bo nie chciałbym nad tym tematem przejść tak do porządku dziennego. I to jednak trochę więcej czasu, aniżeli parę minut na to potrzeba. Pan poseł Lipiec. Ale temat bardzo chętnie podejmę. No tak, to taka sytuacja trochę przedziwna i ja bym to traktował z przymrużeniem oka z jednej strony, z drugiej zaś strony, skoro ma to mieć rangę rozporządzenia jako akt prawny, no to rzeczywiście budzi to jakiś taki w pewnym sensie niepokój, bo można problem postawić tak, czy rzeczywiście minister obrony narodowej nie może się zająć poważniejszymi sprawami. Ja przypomnę tylko jedną rzecz. Ja kiedy stawałem przed komisją, gdzie chcieli mnie powołać do wojska, przed pierwszą komisją, to pamiętam, że szukali u mnie tatuaży. No i posiadanie w tamtym czasie tatuażu, ustaliliśmy, niech tak będzie poprawnie po polsku, no to było jednym wielkim przestępstwem. Takich ludzi, którzy mieli coś wytatuowane na swoim ciele, uznawano za ludzi niespełna rozumu. No rozumiem, czasy się zmieniły, ale to nie jest najważniejszy problem. A miał pan coś wytatuowanego wtedy? No nie, u mnie to szukali raz na komisji, później szukali w więzieniu też, nigdy mi nic takiego nie znaleźli. No bo to ja osobiście uważam tak, że kaleczenie swojego ciała tego typu incydentami związanymi właśnie z malowidłami, odpowiednimi technikami czynionymi na własnym ciele, ja tego nie pochwalam. Ja uważam, że czyste ciało w sensie takim dosłownym być powinno i osoby, które no, reprezentują Rzeczpospolitą, a żołnierze z pewnością należą do elity. Czyli rozumiem, pan jest przeciwnikiem tego, żeby żołnierze mogli nosić tatuaże. Nie chcę powiedzieć, że jestem przeciwnikiem, bo dzisiaj przemieszczając się wśród różnych ludzi, to te tatuaże są zauważalne, że tak powiem, w różnych środowiskach. I w tych, których ja osobiście przyzwyczajony do wartości mocno konserwatywnych, jestem zdziwiony, że oni mają tatuaże. No ci, którzy wcześniej jakoś firmowali taką frywolność. Także dzisiaj to już jest chyba ponad tymi takimi podziałami, jeśli chodzi o kulturę w naszym społeczeństwie. Ja bym do tego nie przywiązywał wagi. Z brodą to jest tak, że i wcześniej też żołnierze mogli nosić brodę, tylko musieli mieć specjalne zezwolenie od swojego przełożonego. No to jest też takie trochę ograniczanie było wolności, tak? No może pod tym kątem na to spójrzmy. Każdy ma prawo do dysponowania własnym ciałem i jak on sobie go to ciało ukształtuje, to jest jego własna rzecz. Istotne z punktu widzenia wojskowości jest to, że jak został powołany do służby wojskowej, żeby dzielnie służył swojej ojczyźnie i wykonał przysięgę wojskową. Panie senatorze. Ja myślę, że wbrew pozorom to nie jest błahy przepis. To znaczy mogę domniemywać, nie jestem ekspertem z tej dziedziny, ale mogę domniemywać, że
Jest to wynik tego, że być może jest jakiś plan zwiększenia ilości żołnierzy zawodowych w polskiej armii, zwiększenia środków na większą liczbę etatów i otwarcia nieco szerzej furtki temu, aby także osoby, które posiadają tatuaże w armii zawodowej, mogły służyć. Ale to jest jak gdyby moje domniemanie. Natomiast z drugiej strony ja jestem jeszcze, pomimo wieku urodzonego w latach 70., z pokolenia, gdzie faktycznie wiedziałem, że tego rodzaju rozwiązania, o których wspomniał pan poseł, były pewnego rodzaju standardem, czyli czy w policji, czy w Wojsku Polskim nie można było mieć ani brody, ani tatuaży. To była rzecz, która była regulowana prawnie. Czasy się zmieniły. Dzisiaj idąc chociażby na plażę widzimy, że coraz trudniej paradoksalnie dojrzeć osoby bez tatuażu niż osoby, odwróciły się proporcje krótko. Ja tylko dopytam z ciekawości, czy żona pana senatora słucha nas w tej chwili? Tak, słucha. Aha. Nie chcę kablować, ale to wychodzi na to, że pan senator, chodząc po plaży, to zamiast patrzeć na żonę, rozgląda się po innych. O mężczyznach także. Mówię o mężczyznach. A, rozumiem. Także proszę mi wierzyć, to nie chodzi o personalizowanie, tylko chodzi o sytuację, którą dzisiaj wiemy, że no jest moda jaka jest, tak? No i myślę, że Armia Polska też powinna to zauważać. Ja oczywiście... Być może jakieś są głębsze przesłanki tego projektu rozporządzenia. No ja jestem jeszcze z tej starej szkoły, gdzie faktycznie czy policjant, czy mundurowy w wojsku powinien być bez brody i bez tatuaża, ale to jest moja prywatna opinia i być może nie znam wszystkich, tak jak mówię, przesłanek. Mariusz Kałużny? Terminują tę decyzję. No rzeczywiście, bo te przepisy są archaiczne trochę, bo tam jest, że można mieć brodę do 5 mm za zgodą dermatologa. No myślę, że broda jeszcze jest mniejszym problemem, bo zawsze można zgolić, a jak ktoś ma tatuaż, a chce służyć ojczyźnie, no to go tak nie zmarzę prosto. I pojawia się też problem, bo tam jest dzisiaj zapis taki, że nie można mieć w widocznym miejscu tego tatuażu, ale jak jest gorąco, jest inna odzież letnia, no to z tym też żołnierze mają problemy. No myślę, że tu bez przesady, tu nie powinniśmy za bardzo w to ingerować. Te przepisy są już nieaktualne. Jak ktoś chce mieć tatuaż, niech ma. Oczywiście, jeśli znajdzie się delikwent, że sobie na czole Putina wytatuuje, to najprawdopodobniej tak czy tak nie zostanie przyjęty do tego wojska, bo badań lekarskich nie przejdzie. Ale normalne tatuaże czy brodę... Znaczy nie podejrzewam nikogo, kto by sobie Putina wytatuował na czole, żeby chciał służyć polskiej armii. Nie powinna to być przeszkoda do przyjęcia do Wojska Polskiego. Raczej bym się skupił na tym, żeby nasi żołnierze byli jak najbardziej wyszkoleni, żeby przechodzili mnóstwo szkoleń z zakresu obronności. I ostatni wątek, proszę państwa, ceniąc czas pana senatora między innymi, bo jako pierwszy wskazał, że chce wychodzić jak najszybciej. Powiedzcie mi państwo, no rozumiem. Po prostu wiem, dlatego to rozumiem, szanuję i tym bardziej dziękuję. Proszę państwa, to jeszcze jeden wątek. Ponieważ ta koalicja rządzi już 8 miesięcy. 8 miesięcy i 2 dni. Bo koalicja została zawiązana 13 grudnia. Powiedzcie mi państwo, dlaczego przez tych 8 miesięcy do tej blokady, która jest na granicy polsko-białoruskiej, ona jest podłużna. Nie doszczepiono kolejnych barierek, które mogłyby pójść jeszcze wszerz. Czyli mówiąc inaczej, dlaczego przez całych 8 miesięcy ta granica nie została wzmocniona? Tylko jest mowa o tym, że trzeba ją wzmocnić. Takie pytania zadają między innymi twitterowicze obecnie na portalu X. Pani Klaudio, może pani coś w tej materii? Jak widzimy, obecny rząd dużo mówi, mało robi, więc właśnie to jest w tym wszystkim najgorsze, że zamiast tutaj po prostu postawić na to, żeby jak najbardziej wzmocnić i granicę i tutaj doposażyć żołnierzy właśnie tam bezpośrednio na granicy, którzy, tak jak mówiłam na początku, nie mają podstawowych rzeczy jak gaz pieprzowy, no to jest po prostu kuriozum jakieś, więc jakby czekamy właśnie na to, żeby realnie oni zaczęli działać, a nie tylko o tym mówili. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków, ale też przede wszystkim żołnierzy na granicy, którzy są tam po prostu w niebezpieczeństwie, jeżeli ta granica nie będzie wzmocniona. Panie senatorze. Wydaje mi się, że to jest wynik tego, że zmieniła się nieco koncepcja ochrony tej granicy. Mówię tutaj o strefie buforowej i o tym, że faktycznie rząd chyba chce podejść nie
plastrem na krwawiącą ranę, tylko systemowym rozwiązaniem inwestycyjnym, które wzmocni tę granicę. I to chyba z tego wynika. Pojawia się więcej patroli, pojawia się więcej kamer. To jest rzecz, która już dzisiaj się dzieje. Natomiast co do samego płotu, z tego co ja mam zorientowanie w tej sprawie, to powstanie w ramach strefy buforowej także druga forma zabezpieczenia tej granicy i być może z tego wynika brak inwestycji w ten płot, który został zbudowany przez naszych poprzedników. Ale rozumiem, pan senator ma świadomość upływającego czasu. Jak najbardziej tak. Rozumiem. Pan poseł Lipiec. No tak, to jest typowe właśnie dla rządu Tuska, że oni dużo mówią, mało robią, składają obietnice bez pokrycia. No ja wyjdę już poza sprawy ułożenia polsko-białoruskiej granicy tak, żeby ona była dla nas jak najbezpieczniejsza, ale pamiętamy, co Tusk mówił. Złożył 100 obietnic na 100 dni, zrealizował 5, 6 czy tam kilka, tak? No i podobnie jest tak samo ta sytuacja wygląda. Nadal uważają, że im więcej obiecują, dwa razy obiecać to tak jak raz dać. Pamiętamy te słynne słowa i myślą, że polskie społeczeństwo uwierzy w to, że oni są bardzo skuteczni, jeśli chodzi o obronność naszych granic. Tutaj najbardziej, że tak powiem, można liczyć tylko i wyłącznie nie na polityczne obietnice, tak naprawdę politykierskie obietnice ze strony Tuska, ale na sprawność i skuteczność polskich sił zbrojnych, straży granicznej, policjantów, strażaków, tych, którzy chronią naszej granicy. Oni najbardziej, że tak powiem, są w stanie zabezpieczyć, a do rządu trzeba tylko apelować, żeby nie przeszkadzał w tym wszystkim. I po raz kolejny w tej dzisiejszej debacie apel o to, żeby został zlikwidowany zespół prokuratorów, który rzuca kłody pod nogi żołnierzom Wojska Polskiego. Pan poseł Kałużny. Śmieję się, bo żona bije kotlety i nie wiem, czy słychać. Ale teraz tak do tematu. Panie redaktorze, no z dwóch powodów pewnie. Słychać, że to święto dziś wyjątkowo bite są kotlety, tak? No tak, i na 12 do kościoła muszę zdążyć. Ale rzeczywiście, co do pana tematu, no z dwóch powodów, ja już dzisiaj powiedziałem i dzisiaj pan tu poseł Lipiec i pani Klaudia powiedziała, no Tusk to jest polityczny pizzer, co innego mówi, co innego robi. A drugi powód jest taki, to powiem pół żartem, pół serio, ale nawet serio, że może szuka niemieckiego wykonawcy, co to zbuduje, jakiegoś niemieckiego konsorcjum, niemieckiej firmy, żeby wszystko było legal artis i żeby Unia Europejska to zatwierdziła. Ale też, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, dzisiaj mamy na przykład artykuł w jednym z portali internetowych na temat stanu Wojska Polskiego, prawda? I jest jeden nawet taki, ja sobie zapisałem, taki cudzysłów, że Amerykanie się zorientowali. I ja się zastanawiam naprawdę, czy to jest mądre pisanie o stanie Wojska Polskiego w przestrzeni publicznej, kiedy mamy taką sytuację, jaką mamy. Zobaczmy jak dbają o wizerunek i o morale Ukraińcy. Ukraińcy, nawet jak mieliśmy teraz typową tą sytuację z niewolnikami, nawet kiedy porwali jeńców, Ukraińcy to demonstracyjnie pokazują, że aresztowali Rosjan, żeby pokazać, że są silni, że sobie radzą, że dają radę. I w tym czasie może nawet jest trochę to przerysowane, ale ze względu na dobro tego kraju, na bezpieczeństwo, na logikę wojny. A u nas dziennikarze wychodzą i wszystko źle w wojsku, wszystko pada, padaka i w ogóle. A wszyscy to na świecie czytają. No nie sądzę, że to jest rozsądne i to pomaga naszemu bezpieczeństwu. Myślę, że chyba nikt nie podpisałby się pod tym, że to rozsądne. Pod głosowanie tego poddawać nie będę. Dziękuję państwu za wyjątkową cierpliwość, państwu politykom. Dobrego dnia życzę i dobrego, godnego świętowania tegoż dnia. Proszę państwa, do Osowa państwa raz jeszcze zabiorę w programie po 11:00 i przypomnę, że dziś o godzinie 20:00 na naszej antenie wydarzenie wyjątkowe, widowisko i koncert z okazji rocznicy Wiktorii Warszawskiej. Godzina 20:00, rzecz jasna, Telewizja Republika, a w tej chwili na momencik Osowo i kolejne rozmowy z, czy tym razem rekonstruktorami, przekonamy się za moment.